Drodzy mieszkańcy Pionek, zwracam się do Was z ogromną prośbą o udzielenie informacji. Otóż skontaktowała się ze mną pani Wiesława Izabela Ruć, która obecnie przebywa na terenie Ameryki Południowej, a pisze biografię człowieka, który prawdopodobnie ma związek z Pionkami. Chodzi o tą postać, którą w tej chwili widzicie Państwo na zdjęciu. Jest to pan Jarosław Adam Chmielowski. Jest charakterystyczną postacią. W czasie I wojny stracił prawe oko, także na co dzień używał przepaski, co sprawiło, że był dosyć rozpoznawalny. Pan Jarosław Adam Chmielowski był oficerem Wojska Polskiego, który po II wojnie światowej wyemigrował do Argentyny. Najprawdopodobniej pracował w fabryce prochu w Pionkach w latach 1935-1939. Najprawdopodobniej również w Pionkach mieszkała jego rodzina, albo samego Jarosława Chmielowskiego, albo jego żony Stanisławy Dunin-Wąsowicz. Jeśli ktoś z Państwa ma wiedzę na ten temat, to bardzo proszę o kontakt bezpośredni z panią Wiesławą pod numerem WhatsAppa przedstawionym poniżej, ewentualnie poprzez kontakt e-mailowy, również pokazany na dole ekranu, lub poprzez bezpośredni kontakt do mnie, telefon u dołu. Bardzo serdecznie za każdą informację dziękuję.